czołem strażacy. Witam wszystkich jak najserdeczniej. Witam oglądających chrześcijańską telewizję internetową we wtorek 18 stycznia 2022 roku. Witając wszystkich, pragnę uczynić to hasłem rozpoczynającego się tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. A są to słowa, które proponuje także broszurka z Biblią na co dzień. A hasło tygodnia to słowa wyjęte z Ewangelii według świętego Mateusza z 2 rozdziału, gdzie w 2 wierszu czytam. Widzieliśmy gwiazdę Jego na wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon. Dobry Boże, racz pobłogosławić to słowo na sercach i duszach naszych i spraw, by nasze serca, nasze życie było prawdziwym Twoim światłem. Amen. To już ponad stuletnia tradycja, że chrześcijanie różnych wyznań spotykają się w styczniowym tygodniu, by wspólnie się modlić, by wspólnie kolędować, by wspólnie rozważać Boże Słowo. Niewątpliwie ekumeniczna modlitwa to nic innego jak realizowanie testamentu Jezusa Chrystusa, który w modlitwie arcykapłańskiej wołał: Ojcze, chcę, aby oni byli jedno, jak ja w Tobie, a Ty we mnie. Do jedności w zbliżaniu się do Jezusa Chrystusa zachęca hasło rozpoczynającego się ekumenicznego tygodnia. Znów przed naszymi oczyma wiary stają te wszystkie szczególne wydarzenia, które dane nam było niedawno przeżywać, doświadczać i przypominać sobie. Znów pojawia się gwiazda, która wskazuje Betlejem, a właściwie narodzonego w wielkim ubóstwie, w okrutnych, strasznych, opłakanych warunkach Zbawiciela świata. Ta gwiazda nie wskazuje tylko i wyłącznie na betlejemską grotę, która była adoptowaną na stajnie. Ona nie wskazuje tylko zimnego, chłodnego, szorstkiego żłobu wykutego w skale, pełnego siana i do tego kłującego siana. Ale ta gwiazda wskazuje nam Jezusa Chrystusa, tego, który przyszedł na świat, aby świat człowieka z bied wyswobodzić. Ta gwiazda zachęca, by pójść do Jezusa i oddać Mu należną chwałę i cześć. Ona zachęca nas, by pójść jak pasterze strzegących stad na betlejemskich błoniach, jak mędrcy i oddać to, co najcenniejsze w naszym życiu, swoje serce, swoje całe życie. Czy uczyniłeś to już? Czy oddałeś swoje serce, swoje życie Bogu? Ekumenia pokazuje nam w świetle betlejemskiego cudu, betlejemskiego światła, że nikt nie jest dla Boga obcym i obojętnym. Wszyscy jesteśmy w takim samym stopniu tym światłem dotknięci. To światło nas przenika na wskroś i zachęca do jedności, pokoju, wzajemnego zrozumienia i poszanowania. W świetle betlejemskiej gwiazdy nie ma miejsca na wywyższanie się, nie ma miejsca na prozelityzm, ale jest miejsce dla Chrystusa, dla wywyższenia Jego imienia. Wszak to jest imię święte, które nie może zniszczyć czas, nie może zniszczyć żadna chrześcijańska tradycja, żaden chrześcijański obyczaj. Magowie ze wschodu, poganie, widząc gwiazdę, porzucili wszystko, nawet swoje najdroższe, najcenniejsze uczone księgi i poszli do Betlejem. Tam dotknięci niezwykłym światłem, Bożym światłem, inną drogą, już jako inni ludzie, patrzący przez pryzmat światła Chrystusowej miłości, wrócili do swoich domów, wielbiąc i chwaląc Boga, zachęcając innych do wychwalania imienia Jezus. A myśmy już, bracie i siostro, nie raz i nie dwa to światło, tę betlejemską gwiazdę widzieli.
Pójdźmy wszyscy, bez względu na wyznanie, do Jezusa. Oddajmy Mu pokłon. Złóżmy na Niego wszelkie nasze troski, problemy, kłopoty, rozterki dnia. A On i tylko On wszystko dobrze uczyni. Żyjmy w jedności z Bogiem i drugim człowiekiem. Rok 2022 nazwany został w Kościele Rokiem Jedności. I zdając sobie z tego sprawę, na progu ekumenicznego tygodnia wołam w modlitwie, tak jak zachęca nas do tego program Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. I chcę teraz taką modlitwą zawołać. Panie Boże, oświeć naszą drogę światłem Chrystusa, który idzie przed nami i nas prowadzi. Oświeć nas i w nas zamieszkaj. Poprowadź nas, abyśmy odkryli mały żłóbek w naszych sercach, w którym wciąż drzemie wielkie światło. Stwórco światła, dziękujemy Ci za dar tej niegasnącej gwiazdy Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Niech On będzie światłem przewodnim na naszych drogach i ścieżkach życia. Usuń to, co nas dzieli i zbliż nas do światła, abyśmy mogli odnaleźć w Nim naszą jedność. Amen. Błogosławionego ekumenicznego tygodnia. Życzę wielkiego ognia jedności, miłości, pokoju, zrozumienia i poszanowania. Strażacy dobrej służby, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Niech Pan Bóg wszystkich Was błogosławi. Pozostańcie z Bogiem.